Prezydent miasta Suwałk ogłasza 17. edycję konkursu pod nazwą Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony? Ten konkurs jest skierowany do naszych mieszkańców, do firm, do instytucji, zakładów pracy. Warto przystąpić do tego konkursu, wziąć w nim udział. Zgłoszenie można tutaj przedstawiać, składać udział w tym konkursie do 21 czerwca bieżącego roku do Suwalskiego Ratusza. Potem będzie komisja oceniała właśnie zgłoszone ogrody, balkony, bądź też takie ogródki zakładów pracy. Następnie będzie powołana oczywiście komisja, która oceni to wszystko, przedstawi werdykt mi i będą ufundowane nagrody w wysokości łącznej 25 tysięcy złotych. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeń do udziału w konkursie dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego pokój 208, w portiernie Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Joanna Tama. Telefon 87 562 82 29, pokój 208 Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Kawę i herbatę oraz specjały suwalskiej kuchni serwowali gospodarze plenerowego studia telewizyjnej Jedynki na placu przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury w czwartek 23 maja. Telewizyjna ekipa wybrała Suwałki jako jedno z polskich miast najlepiej wykorzystujących fundusze unijne. Przed kamerami rozmawiano o najnowszej suwalskiej inwestycji, Suwalskim Ośrodku Kultury, wybudowanym z dofinansowaniem unijnym, a także o Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód. Nie zabrakło zaproszenia na Suwalszczyznę, krainę piękną jak baśń. Z prezentacjami artystycznymi wystąpili Zmiana Wachty, zespół tańca nowoczesnego Dotyk i Mażoretki. O bogatej historii Suwałk przypomniała grupa rekonstrukcji historycznej Garnizon Suwałki. Autorski przegląd prasy zaprezentował natomiast Stanisław Kulikowski. Podczas porannego programu nie mogło też zabraknąć śniadaniowych i nie tylko przysmaków. Grupą kucharzy dyrygował Marcin Budynek. Teresa Biziewska przygotowała pysznego sękacza, a między gośćmi przechadzał się Miś Uśmich, który zapraszał do pogodnych Suwałk. Program prowadził znany i lubiany dziennikarz pierwszego programu telewizji Polski Paweł Pochwała. Patrząc na ten piękny nowy ośrodek, tę halę koncertowo-teatralną, jestem przekonany, że jak tylko mnie Państwo zaprosicie na jakiś koncert albo na jakieś przedstawienie teatralne, tutaj do Państwa przyjadę z największą przyjemnością. W piątek, 24 maja, wernisaż wystawy 50 prac na 50. urodziny Marka Sobczaka poprzedził uroczyste otwarcie siedziby Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Jana Pawła II. 6,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni oraz najnowocześniejsza scena w tej części Polski to, jak mówił w trakcie otwarcia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, urealnienie wizji jednego człowieka oraz spełnienie marzeń tysięcy suwalczan, którzy na ten obiekt czekali bardzo długo. Za czasów kamedułów idea założenia osady w środku puszczy mogła wydawać się tak samo utopijna, jak ta z całkiem nieodległych lat sprzed 9-10, że w Suwałkach powstanie nowoczesny akwapark, że w Suwałkach powstanie boisko z podgrzewaną murawą, że w Suwałkach będzie organizowany najlepszy festiwal muzyki bluesowej, że w Suwałkach powstanie tego typu obiekt kultury. Stało się to przede wszystkim dlatego, że na początku kilka osób miało marzenia, miało wizję. Nie było dzisiaj tego spotkania w jednym z najnowocześniejszych obiektów Centrum Kultury w Polsce, tutaj u siebie, w Suwałkach, gdyby nie wizja jednego człowieka świętej pamięci prezydenta Józefa Gajewskiego, który zaraża suwalczan swoimi planami, swoją wizją. Sala koncertowo-teatralna była jedną z tych wielkich inwestycji, które miały zmienić i zmieniły nasze miasto. Umowa na budowę
obiektu niestety była ostatnim dokumentem, który podpisał świętej pamięci prezydent Józef Kaniewski, a nie przyszło to wykonać, zrealizować. Dlatego też wdowa Bogusława Gajewska otrzymała statuetkę z wyrazami podziękowań ze strony suwalskiego samorządu. Statuetki otrzymali też m.in. Janusz Krzyżewski, były marszałek województwa podlaskiego, czy Artur Radzewicz z Wydziału Inwestycji w Suwalskim Urzędzie Miejskim. Rozdano również 8 pamiątkowych grawertonów osobom, które nadzorowały roboty budowlane. Gościem uroczystości, chociaż tylko przez 20 minut, był Jarosław Dworzański, marszałek województwa podlaskiego. Stolica województwa podlaskiego, Białystok, drugie miasto Suwałki, dzisiaj są stolicami kulturalnymi chyba nie tylko Polski, ale całej Europy. Dwa wielkie wydarzenia w ciągu jednego dnia, otwarcie nowego ośrodka kultury w Suwałkach, w Białymstoku. Pierwsza po otwarciu, premiera wielkiego spektaklu Upiora w Operze. I powiem Państwu, że nigdy w życiu nie chciałem być tak bardzo, no może nie upiorem, ale duchem, bo chciałem być bardzo w dwóch miejscach na raz. Prezydent Suwałk wręczył Bożenie Kamińskiej dyrektorowi Suwalskiego Ośrodka Kultury symboliczny klucz. Nie zgadzam się i odrzucam wszelkie uwagi dotyczące tego, że nie stać nas na ten obiekt jako miasto. Również Festiwal Otwarcia pokazuje nam, że Suwalczanie, również mieszkańcy okolicznych powiatów województwa podlaskiego, jak i zarówno województwa warmińsko-mazurskiego, oczekiwali na taki obiekt. Chętnie korzystają z naszych propozycji programowych. Przez te 3 dni już wiemy teraz, że ponad 5 tysięcy odbiorców i uczestników odwiedzi właśnie tą salę i ten obiekt. Kolejne wydarzenia programowe potwierdziły, że również kolejne tysiące osób będą tu obecni i w czerwcu, i w lipcu, i w sierpniu. Pierwszym musicalem, jaki zagrano na deskach sali koncertowo-teatralnej, był Skrzypek na dachu w reżyserii Jerzego Gruzy z Teatru Muzycznego w Gdyni. Niedziela była dniem otwartym Suwalskiego Ośrodka Kultury. Można było zwiedzać salę koncertową, oglądać poranek teatralny, a także uczestniczyć w poranku muzycznym. W plenerowym koncercie zespołów muzycznych Sok Wiśniowa, Bułka z masłem, Zmiana wachty, Świetlik Age. Odbył się także koncert Tomasza Stańko i orkiestry AUXO, poprzedzony występem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej Camerata dell'Arte. Natomiast o 20:00 na ścianie, widowisko plenerowe przed obiektem, miał się odbyć projekt muzyczno-alpinistyczny grupy World Music Ryszarda Bazarnika. Niestety, była bardzo zła pogoda i bardzo niewielu widzów mogło oglądać to niecodzienne widowisko. Otwarcie Suwalskiego Ośrodka Kultury było okazją do spotkania przedstawicieli miast partnerskich Suwałk. Przyjechali reprezentanci samorządów Waren, Grancin, Notodden, Mariampola i Czerniachowska. Podpisano roczne plany działań z miastami Waren i Grancin. Zarówno Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk, jak i goście podkreślali, że współpraca między ich miastami i Suwałkami rozwija się w dobrym kierunku. Współpraca między Suwałkami a Waren jest bardzo ważna, ponieważ możemy wspierać i podziwiać rozwój Suwałki Europy w ciągu ostatnich 20 lat. Najważniejsza jest współpraca na dole pomiędzy naszymi mieszkańcami, a nie tylko władz miejskich. Współpraca między miastem Grancin a Suwałkami trwa od 35 lat. Oczywiście współpraca odbywa się na różnych poziomach. Między szkołami, między urzędami, między organizacjami, seniorami, kombatantami. Zależy nam na tym, by dotyczyła głównie mieszkańców. Współpraca się dobrze rozwija. W tym roku aż 120 mieszkańców Grancin odwiedzi Suwałki.